Dzień dobry moi mili. Dziś słuchajcie, będzie pogadanka, więc przygotujcie sobie coś do picia, coś do jedzenia. Myślę, że postaram się uwinąć w jakieś takie 20 minut, ale może mi się to nie udać, bo wiem, będę mówić o perfumach, o zapachach, o mojej wish liście. Więc nic dziwnego, że mogę naprawdę stracić rachubę czasu, marząc o nowych zapachach. Uwielbiam tego typu filmiki, słuchać sobie, co kto sobie marzy. I tak będzie dziś. Będą to marzenia perfumowe, oczywiście marzenia z przymrużeniem oka, bo w swoim życiu mam o wiele więcej innych marzeń niż tylko zapachy. I też wiem, że już tych zapachów sporo mam, więc nie mam aż takiej wielkiej motywacji, aby spełniać perfumowe marzenia. Bardziej tutaj to jest uśmiech w kierunku mojego męża, który pewnie przed świętami, przed Mikołajkami będzie szperał na moim kanale na YouTubie i szukał, co ja takiego chciałabym dostać. Więc mężu, to wszystko dla Ciebie, żebyś nie musiał się zastanawiać, ale też i dla Was i przede wszystkim dla mnie. Zapraszam Was na moją wishlistę perfumową i na sam początek też zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania, komentowania, do może przesyłania tego filmiku dalej. No liczę na Wasze wsparcie, bo dzięki Wam jestem tu, gdzie jestem i dzięki Wam też mogę dalej się rozwijać, więc wszystko w Waszych rękach, ale ja też z siebie daję 100%. Ostatnio sami widzicie, te filmiki są naprawdę bardzo często. Dobra, bez zbędnego przedłużania lecimy z pierwszym zapachem. Wypisałam sobie, słuchajcie, wszystko w moim magicznym notesiku. A jeszcze najważniejsze, dzisiaj mam na sobie soczewki. Także jak będę gdzieś jakoś dziwnie się patrzeć, coś ten, to żebyście wiedzieli, o co chodzi, ale jestem w soczewkach. W końcu spełniłam swoje marzenie. O, to akurat było takie dosyć spore marzenie. Bałam się tego, nie wiem w sumie dlaczego, ale ja tak mam, że takich rzeczy, które wszyscy robią, się po prostu boję. Na przykład jazda samochodem, już przez to przeszłam, już się otworzyłam na to, teraz te soczewki, no jestem przeszczęśliwa. Dajcie znać, co uważacie, jak Wam się podoba, czy lepiej, czy gorzej, czy w sumie bez zmian. No ale dobra, lecimy z tymi zapachami, bo oczywiście gadam nie o tym, co trzeba. Właśnie patrzę przez okno i widzę 5 saren biegnących przez pola. Także jakbyście chcieli wiedzieć. Dobra, pierwszy zapach moich marzeń to jest Ginza Murasaki. I tych Ginz, że tak powiem, jest dosyć sporo, ale chyba najbardziej spodobała mi się właśnie ta Ginza, że tak powiem, owocowość, radość, soczystość, ale też ogromna uniwersalność. I faktycznie coś zupełnie innego. Pamiętam, że gdy dostałam ten zapach, to była próbka od Oli, mojej obserwatorki, którą serdecznie pozdrawiam, bo Ola mnie obdarowała po prostu toną swoich zapachów. I powąchałam Ginzę, to stwierdziłam, że Boże, ja to muszę mieć prędzej czy później. Także Ginza jest numer jeden, niezwykle ciekawy zapach, ale też taki jak ja lubię, delikatnie w klimacie Sunflowers, ale to nie jest podobny zapach, tylko mam na myśli właśnie taką soczystość, głębię, ale też radość. Kolejny zapach to Elisab In White. Dlaczego In White? Dlatego, że wydaje mi się on najbardziej bezpieczną i uniwersalną opcją ze wszystkich Elisab. Dodatkowo mam już od Elisab Le Parfum Lumière, które jest idealne na sezon wigilijny, świąteczny, jesienny i taki, to jest też zapach trochę narkotyczny, wciągający, za ciężki na pewno na co dzień, nie jest na tyle uniwersalny i trochę migrenogenny. In White wydaje mi się najbardziej takie bezpieczne i też dużo osób tak ten zapach postrzega, między innymi Olfactoria, nie wiem czy obserwujecie na TikToku czy nie, ale zazwyczaj zapytana o najbardziej uniwersalny kobiecy zapach do pracy i w ogóle na co dzień, który jest elegancki, ale nie narzucający się i który spodoba się większości, odpowiada, że Elisab In White. I kolejny zapach, też idealny, słuchajcie, na co dzień, bardzo uniwersalny i polecany przez Olfactorię, ale nie tylko, głównie też perfumy Erato. Mianowicie jest to Jimmy Choo, I Want Choo. No, miałam ciekawą historię z tym zapachem, bo na początku byłam rozczarowana, byłam zdziwiona, że tyle osób jest tak nim zachwycona, a ja niekoniecznie byłam. Ale potem, po kolejnym teście, no stwierdziłam, że to jednak jest coś dla mnie.
I bardzo spodobał mi się ten zapach. Nie wiem, czy to też była kwestia pory roku, bo to był taki przełom lata i jesieni, ale ta brzoskwinia przepięknie zachowywała się na skórze, była duża waniliowość, ten zapach ewoluował, ale faktycznie był bardzo uniwersalny, bezpieczny i taki komplementogenny. I też dużo osób podkreśla jego dobre parametry, w tym perfumera, to które serdecznie pozdrawiam, którą serdecznie pozdrawiam. No i jeszcze nie było mi dane aż na tyle znać te parametry, ale z tego co pamiętam, to było naprawdę ok. I jeśli jesteśmy przy Jimmy Choo, to ponownie Jimmy Choo I Want Choo Forever, które miałam, zostało mi go tyle, miałam 30 ml i oddałam koleżance, bo ona była tak zachwycona, to mówię, a bierz, a masz, a co tam, ja mam tyle tego, dawaj, daję ci. I ona nie chciała, nie, Ryka, przestań, ja nie wiem, czy ja będę używać, nie, no po prostu mi się podoba, ale nie musisz mi dać, a ja jej wcisnęłam i żałuję. Więc powiem Wam szczerze, że następne jakieś szaleństwo zakupowo-perfumowe będzie należeć do Jimmy Choo I Want Choo Forever. Tym bardziej, że mam tak miłe wspomnienia z tym zapachem, gdyż ten zapach miałam na naszym takim pierwszym wyjeździe sam na sam z mężem, gdy już róża była na świecie. Pamiętam, to były walentynki, świętowaliśmy moje imieniny, bo mam 9 lutego imieniny, dodatkowo zaręczyny, walentynki, bo zaręczyliśmy się 15 lutego, więc to były 3 uroczystości, mega wyjazd, mega hotel, w ogóle wszystko super i ten zapach, o Boże, to były tak miłe wspomnienia, więc no chciałabym wrócić do tego zapachu, pomimo że dużo osób mówi, że niekoniecznie jest to wow, a dodatkowo parametry nie są zbyt szałowe, jednak ta jego to takie otulenie w postaci wiśni, takich trochę owoców leśnych, dużo drzewności, dużo kaszmiru, dużo skóry, dużo jaśminu. No to brzmi niesamowicie. Jest on blisko skórny, sensualny. Bardzo podobał się mojemu mężowi i mi również. No i teraz słuchajcie. Kolejny zapach to jest Infinita od Oriflame. Dlaczego ona? Bo w momencie, gdy zaczęłam swoją przygodę z zapachami, to pamiętam Adam Nowak, którego serdecznie pozdrawiam, mój wierny komentator, na którego zawsze mogę liczyć, pisał mi, że Infinita Oriflame, jeśli nie znam, nie, żebym przetestowała, że to naprawdę będzie fajny zapach, mega mi się spodoba. I dlaczego bym chciała go mieć? Dlatego, że wierzę Adamowi, bo każdy zapach, który on mi polecał, każdy lubię. Między innymi Givenchy Lanter Dit, o którym też będę wspominać. Więc wierzę mu, a co więcej, też wiem, że Oriflame ma takie kompozycje, które mi zazwyczaj się podobają, do których naprawdę nie mogę się przyczepić. W ogóle tak patrzę, że nie podoba mi się ta lampka. Dobra, tak będzie lepiej, a tu będą screeny. Więc Oriflame myślę, że będzie zawsze mi pasował, a dodatkowo faktycznie patrząc na nuty zapachowe, to jest coś dla mnie. Dodatkowo cena jest bardzo przystępna i tak się czaję i doczaić się nie mogę, ale myślę, że jak trochę pozużywam jeszcze zapachów, to się zdecyduję na Infinite od Oriflame. Kolejny zapach, nikogo nie zaskoczę, chodzi tutaj o nadrobienie zapasów albo zrobienie zapasów, czyli Sunflowers Elizabeth Arden. I chyba teraz się wytrwanie, bo kupię 100 ml, 50 ml i 10 ml. 10 będę miała na imprezę do torebki, 50 będę miała gdzieś tu na co dzień, a 100 będzie sobie stała i jak będę miała możliwość, to sobie będę do niej podchodzić, dopsikiwać, wiecie. Sunflowers to jest mój signature scent, zapach wizytówka, zapach, do którego zawsze będę wracać, który kocham, uwielbiam i jeśli w otoczeniu wyczuję osobę, która ma Sunflowers, to ja zawsze wyczuję ten Sunflowers. W sensie, jeśli ktoś z mojego otoczenia będzie miał na sobie ten zapach, to jest zawsze to wyczuję. I ja się wtedy zachowuję jak jakaś otępiona, bo ja tylko wącham ten zapach, chodzę za tą osobą, wąchuję się. No, coś jest ewidentnie nie tak, albo właśnie wyjątkowo na tak, że kocham ten zapach i to jest zapach stworzony dla mnie. Więc Sunflowers na pewno musi się pojawić, to jest basicowa propozycja dla mnie. Niezwykła owocowość w otwarciu, dużo, ale to bardzo dużo nut, tak naprawdę jest tam wszystko i niezwykle, ale to niezwykle podoba mi się też w Sunflowers kwiatowość, która nie jest
która jest właśnie trochę na pograniczu czegoś vintage'owego, ale to nie jest przytłaczające. Dla mnie przynajmniej ten zapach jest fenomenalny, jednak wiem, że wiele osób po prostu go nie cierpi, no niestety. Następna propozycja to też, słuchajcie, Oriflame i to będą dwa zapachy z Eclat Femme i Weekend. Weekend miałam w swoim życiu 3 chyba buteleczki. Kolor tego flakoniku, to jest trochę barwa mojej bluzki, czyli taki beż, śmietanka, rozświetlona biel. Boże, ten zapach, ja bym go mogła wlać do wanny i się w nim kąpać. Pamiętam czasy licealne, kiedy ten zapach na siebie ładowałam po prostu hektolitrami. Ja po prostu cała byłam tym flakonikiem, pachniałam cała. Nie mogłam się opanować, miał w sobie coś takiego, że nie można było przestać się nim psikać. Ale parametry do bani. Parametry, ten zapach był na skórze, nie wiem, może z godzinę, może gdzieś tam na ubraniach, we włosach się dłużej utrzymywał. Ale na skórze to dramat. Ale wybaczam mu to. Ta świeżość brzoskwini, w końcu nie taka brzoskwinia soczysta i ulepna, gdzie Wam jest niedobrze. Tylko tam było po prostu świeżo. Nie zielono, tylko tak świeżo, brzoskwiniowo, no wow, zapach uważam do pracy stworzony na każdą porę roku, mimo że oczywiście latem i wiosną to pięknie by się łączyło, ale ta jego niewinność, on był właśnie niewinny, uważam, że się sprawdzi zawsze na każdą z okazji, tylko parametry fatalne, nie wiem, może też kwestia mojej skóry, to też były czasy nastoletnie, byłam w liceum, więc też może inaczej moje hormony buzowały, więc ten zapach po prostu moja skóra zjadała, ale fakt jest taki, że no to był po prostu i jest piękny zapach. A jeśli chodzi o Eclat Femme, to słyszałam bardzo dużo pozytywnych komentarzy i opinii i będąc po prostu w rodzinie Eclat, myślę, że by mi się podobało. Tak po prostu zawsze myślę o tym Femme i myślę, więc może się w końcu domyślę. Jeśli ktoś wie, czy się mówi Eclat, czy Eclat, to proszę mi napisać, bo nie chcę popełniać cały czas tego samego błędu. Następny zapach, to już wspomniany, słuchajcie. Givenchy Lanter D, chyba nie muszę tutaj się zbytnio rozczulać. Niebywały jaśmin, kwiatowość, taka z białych kwiatów, dodatkowo też nutka świeżości. Nie pamiętam dokładnie, co jest w składzie, ale myślę, że też jest pomarańcza. Nutka pomarańczy i to wszystko jest tak spowite czymś ciepłym, otulającym, drzewnym, fenomenalny zapach, bardzo wciągający, narkotyczny, też nie dla każdego, troszeczkę idący w grupę zapachów vintage'owych, przez tą właśnie swoją białą kwiatowość, ale no chyba większość z Was już zna ten zapach, lubi. Albo przynajmniej wiemy, jak to powiem. Ten zapach jest jakiś. Tego się nie da mu odebrać. Jest wiele kronów, zamienników, jest też wiele flankerów, ale chyba ta najbardziej podstawowa wersja jest mi najbliższa. I też piękny, według mnie, flakonik. Następny zapach, to może się powrócę do Jimmy Choo i Was zaskoczę, lub nie, to zależy, czy oglądacie z uwagą, czy nie. Czyli Jimmy Choo Blossom. Słuchajcie, wąchnęłam, niuchnęłam, psiknęłam ten zapach, będąc w perfumerii, czy w drogerii raczej, Natura. I ja po prostu pierwszy raz w życiu miałam taką sytuację, że chciałam zrobić taki zakup, to się nazywa, takie zakupy, impulsywne zakupy, czy po prostu szybki zakup. Fakt był taki, że psiknęłam, mówię nie, ja zapłacę wszystko za ten zapach, ja go muszę mieć. Co więcej, był na promocji i kosztował 100 ml, słuchajcie, kosztowało, nie wiem, czy 150, czy 250, no to zasadnicza różnica, ale fakt był taki, że było naprawdę najlepiej cenowo niż dotychczas. Często sprawdzam ten zapach, jego ceny. Jesienią, zimą będzie on tańszy, bo jest to zapach idealny na wiosnę i lato, ale nie spotkałam się jeszcze z tak dobrą ceną, jak wtedy była. No i tak myślę, ten zapach był tak niewinny, tak owocowy, tak słoneczny, tak radosny, kobiecy i też miał super parametry, tak mi się wydaje, bo jak go psiknęłam, to trwał na skórze
naprawdę bardzo długo, a na bluzce to już w ogóle, nie? Utrzymywał się fenomenalnie. Więc ten Jimmy Choo, chodź za mną. Następne dwa zapachy i to już końcóweczka tego zestawienia, czyli dwa zapachy arabskie. Zapach, który już kiedyś Wam o nim mówiłam, miałam próbkę, jestem zakochana, mianowicie Armaf Kudonna. Jakby go opisać? Właśnie tak jak chyba większość zapachów mojej kolekcji, czyli owocowe, kwiatowe, soczyste, ale też z nutką takiej słodyczy pochodzącej z wanilii, trochę otulenia, drzewności. Przepiękny zapach, killer jeśli chodzi o parametry, super cena, super flakonik, wszystko mi się zgadzało. Próbkę miałam od Chrome Midasa, którego serdecznie pozdrawiam. No i wydaje mi się, że naprawdę dwa szybsiki tego zapachu i to byłoby wszystko. Kolejny i ostatni, kochani, już zapach. Nie wiem, czy Wam miło było ze mną, czy nie, ale czas już się żegnać. A będziemy żegnać się zapachem Armaf Clap de Nuit, czyli to jest odpowiednik Coco Mademoiselle Chanel. Miałam ten zapach i byłam zachwycona. Miałam ten zapach głównie na okresie Wigilii i pierwszego święta, więc z tym mi się on kojarzy. No, nie muszę Wam mówić chyba, jak pachnie Coco Mademoiselle. No i Chanel. Jest to hit niewątpliwie. A, i właśnie kwestia tego, czy jest to woda perfumowana, czy woda toaletowa, no to niewątpliwie woda toaletowa, tak obstawiam. Miałam przynajmniej wodę toaletową. Świeżość w otwarciu, ale też piękne kwiaty. Ten zapach jest świetnie projektujący, utrzymujący się na skórze, ale przy tym nieprzytłaczający, uniwersalny, elegancki, wyrafinowany, taki z klasą po prostu. I myślę, że ten Armaf byłby dobrym pomysłem, bo no nie ukrywam, szkoda mi jest pieniędzy na zapach Chanel. Tym bardziej, że mam mnóstwo innych zapachów, więc po prostu nie mam takiej motywacji, żeby mieć jakiś jeden dobry i drogi. Więc myślę, że taki arabski zapach byłby najlepszym rozwiązaniem. Tak się prezentuje moja wishlista. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jestem ciekawa, jakie Wy macie perfumowe zachcianki, o tak to nazwijmy, czy coś się pokrywa z moim zestawieniem, czy zupełnie inna para kaloszy, a może już macie dosyć perfumowych zachcianek i po prostu skupiacie się na tym, aby zużywać zapachy. Czekam na Was w komentarzach, jak zwykle dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie, że wspieracie, jesteście cudowni, bardzo Wam dziękuję za wszystko, co dla mnie robicie. No i dzięki temu mam też motywację, żeby pojawiać się tu częściej. Zapraszam standardowo na inne media społecznościowe. No cóż, muszę jakoś reklamować, reklama dźwignią handlu, więc zapraszam gdzie tylko możecie i do następnego. Pa, pa!